stać, jak znowu jest taka zamuła. Chyba trzeba użyć ostatecznej broni. Lecimy, moi mili. Jazda. Z takim początkiem dnia, jak tu mamy nie podbijać świata. Fuu, lecimy. No dobra. Ja już jestem pobudzony i wracam na chatę, bo mi nogi odpadną. Zaczynamy dzień. No i dobra, takim sposobem można zacząć pięknie dzień. Jakbym tak robił codziennie po wstaniu rano i bym skakiwał do śniegu, to ja bym tutaj zapierniczał po całym osiedlu, kurczę, w maratony. To jest taka moc! Jeszcze sobie szczeliłem szybkiego szejka, takiego energetycznego, z ananaska i z kokoska. Coś pięknego. Tak, to można zaczynać dzień, kurczę, lecimy! Tak ostatnio nie mówiłem, ale możecie łapeczkę zostawić w górę, subiczka z dzwoneczkiem i w komentarzu coś napisać, bo dzięki temu mnie wspieracie. Zmieniam obiektywik i lecimy do kolejnej scenki. Dobra, obiektywik zmieniony, lecimy z dniem. A w sumie to jeszcze zmienimy statywik. Okej, dobra, mamy. I tak, najpierw chciałbym pozdrowić moich top donatorów, bo ostatnio zacząłem live'ować ostro. Dzisiaj będzie trzeci dzień pod rząd, także nieźle lecimy. A my tutaj ogarnąłem sobie troszeczkę OBS-ika do live'a. Więc tak, pozdrawiamy Franka, Milenę oraz NYF Vlog. Dziękuję serdecznie. Także dziękuję serdecznie za wsparcie, bo to dużo dla mnie znaczy. Po prostu można się rozwijać powoli. A jeszcze chciałem pozdrowić widzów z YouTube'ka, z live'ów i z ostatniego filmu, także pozdrawiam Moskita, pozdrawiam Królową Akirkę, pozdrawiam Andrzeja Marandę i pozdrawiam Rogala.pl YouTube. Także dziękuję serdecznie, bo to jest dla mnie mega wsparcie. Za to, że komentujecie, za to, że jesteście na live'ach. Jestem bardzo wdzięczny za każdą łapeczkę, za każdy komentarz, za każdy subiczek, za wszystko. W ogóle to jest zabawne, że ja nagrywam vlogi, daily vlogi po prostu z jednego miejsca, z domu. Czasem sobie wyjdę do lasu czy coś, ale ja to wszystko nagrywam w domu. I po prostu, no nie wiem, to jest ciekawe. Jezu, ale jestem zarośnięty, trzeba się ogolić, kurde. Tragedia. Tu też włosy. Bo miałem iść do fryzjera już tydzień temu, ale po prostu nie wyszło. I teraz jestem taki goryl. Długo mi zajęło ogarnianie donate'ów, bo chciałem troszeczkę popracować nad live'em, ogarnąłem troszeczkę donate'ów, te powiadomienia i żeby ten live to wyglądał, więc zeszło mi, kurczę, z kilka godzin. No słabo, ale cóż, zrobię to raz, a to będzie na bardzo długi czas. Ale rym. Ja na YouTube poświęcam cały twój czas, to jest mój cały świat, po prostu cały czas nad tym pracuję, tylko praktycznie dodatkowe tam jakieś rzeczy, ale to w nikomych ilościach. Po prostu cały czas nad YouTube'em siedzę i cały czas o tym myślę i działam. A to idzie mega powoli, więc
jest ciężko, jest mega ciężko po prostu, ale widzę, że powoli idziemy. Małymi kroczkami, hop, 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 kurczę, idziemy na ten szczyt, do którego jest jeszcze mega, mega daleko, ale właśnie dzięki temu, że jesteście ze mną, że piszecie komentarze, że lajkujecie, oglądacie po prostu, to jest najważniejsze, żeby oglądać filmy, to dzięki temu po prostu rośniemy razem w siłę. I jeżeli się nie poddam, jeżeli będę cały czas to cisnął i ulepszał, no to czuję, że to się uda. To ja sobie będę obierał ziemniaki i wam z wami gadał. O, a tu jeszcze baluniczki z walentynków. Dobra, lecimy z ubieraniem pyrków. Coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem. To jest straszne uczucie. No, i ziemniaki obieram sobie. Fajnie. No, słońce świeci, jest ciepło. Niby zima jest, ale naprawdę jest ciepło. Słońce tak świeci. To jest niesamowite, jak rano wstaję, wskoczę sobie do śniegu, słoneczko piękne świeci i kurczę, jak tu można nie podbijać świata. Dobra, nie nagrałem wcześniej, co się działo, bo musiałem trochę poogarniać chatę, wiecie, posprzątać coś tam. No i obiadek sobie zjadłem. I teraz ubrałem się, śmiesznie wyglądam. I lecę sobie na trening. Rowerek. Proszę bardzo, bryka stoi. Lecimy rowerkiem. Przy okazji sobie skoczymy do sklepu. Dostarczymy przesyłkę. Także przy okazji kilka rzeczy załatwimy, kilka spraw. I może później się odezwę, zobaczymy. Wieczorkiem robimy live'a, także muszę się troszeczkę spieszyć. Do live'a została jakaś półtorej godzinki, więc muszę się sprężać. Dobra, lecę. Jesteśmy w sklepie, a już wychodzimy. Szybka akcja. Kilka rzeczy. Jestem spłukany ogólnie teraz. Więc proszę się do mnie nie odzywać, bo żadne osiano. Ale kupiłem sobie takie fajne mleczko kokosowe, zaraz je wypróbujemy. Zobaczymy, co to będzie. Niczym ninja. Nice. Zrobimy zdjęcie. Czekaj, podświetlimy się. O, nice. Dobra. Zająłem wygodne miejsce. Razem z Czarkiem, pazurą. Pozdro, Czaruś. Dobra, robimy unboxing i test. Takie coś znalazłem. Kokosowe. Kara. I jak to otworzyć, kurczę? Dobra, trzeba odgryźć chyba. O, dobre. Fuck. Dobra. Więc, o, dobre to jest. Jaka śmietanka kokosowa, to jest po prostu miąższ z kokosa 99,9%. Jakieś gówna. Jakieś guma ksantanowa, guma guar, karagen. No muszą dodać jakiś syf. Fajna taka śmietanka. Jest szybka energia. Dobre. Za 2 ziko. 2 złote, czajcie. Spoko, naprawdę. Polecam. Ale uwielbiam sobie rowerkiem śmigać, szczególnie w nocy, bo to jest taka wolność. Lubię się przemieszczać i z punktu do punktu, nie? I w ogóle ludzi odwiedzać i tak dalej, co jest mega. Takie podróżnicze życie. No i po ciemku. I po ciemku jest magia, jest cicho, ludzi nie ma tak. A w ogóle byłem w sklepie. Strasznie mało ludzi. Pustki. Ciekawe. Okej, okay, ja już wróciłem. To już zacząłem się rozbierać, ogarniać. Troszeczkę jest bajzel niezły tutaj, o, proszę bardzo. I tam. Ale to jutro ogarnę. Idę się kąpać, coś zjeść i live'ika odpalamy. Jeszcze czekam, aż gierka się ściągnie. Fortnite'ik. Dziękuję bardzo za obejrzenie do końca. Mega jestem wdzięczny za to. Piękny dzionek, dużo się troszeczkę działo, ciekawych rzeczy. I takie uwielbiam. Jak załatwię to, co mam do zrobienia i jeszcze dodatkowo zrobię inne rzeczy i wtedy jest moc. Dobra, dziękuję. Lecimy po swoje. Cześć, cześć, cześć.